Witaj, oto czytanie dla zodiakalnej panny na tydzień od 14 do 20 października 2024. To jest czytanie kolektywne, bierz to, co z Tobą rezonuje. Najpierw sprawdzę, jaka energia prowadzi Cię w tym tygodniu. Później zapytam, co idzie w Twoją stronę, co potrzebujesz wiedzieć. Może będą jakieś ostrzeżenia. A na końcu dowiem się, co miłego, przyjemnego, dobrego idzie w Twoją stronę. To będzie pozytywne, bardzo, także warto zostać do końca. Ok, panno, jaka energia prowadzi Cię w tym tygodniu? O, tutaj te dwie karty czuję. Także biorę obie, to znaczy, że ten tydzień jest dla Ciebie bardzo ważny. Zobaczmy. Wow. Nauczyciel i zaufanie. Bardzo mocna wiadomość dla Panny. Wszechświat będzie uczył Cię zaufania. Cierpliwości. Także to, co się wydarzy w tym tygodniu, może się nie rozstrzygnąć bardzo długo. Albo coś miało się rozstrzygnąć, ale jeszcze trzeba będzie poczekać. Dla niektórych, jeżeli już naprawdę bardzo długo do granic wytrzymałości jest testowana Twoja cierpliwość i Twoje zaufanie do wszechświata, to możliwe, że nastąpi przełom w tym, na co czekasz. Tutaj też wszechświat będzie Cię uczył, jak rozróżniać to, komu możesz ufać, a komu nie. Cały czas patrzę tutaj na te węże. Akurat teraz dla Ciebie odczytuję to, że są w Twoim polu osoby, które są jak węże, które chcą skorzystać z Twojej energii, z Twojego też zaufania do ludzi, z Twojej dobroci. Także może się wydarzyć coś, co macie też nauczyć stawiania granic w tym tygodniu i jednocześnie, żeby się nie zamykać na zaufanie ludziom, bo ufanie ludziom jest piękne i to, że ktoś próbuje z tego skorzystać i bruka tą energię, to nie znaczy, że powinniśmy rezygnować z tego. Wspierajmy się, ufajmy sobie. Słyszę, ludzi dobrej woli jest więcej niż tych, którzy chcą siać jakiś zamęt. Także tutaj będzie jakaś ważna lekcja a propos zaufania dla Panny w tym tygodniu. Także to jest bardzo ważny i intensywny tydzień dla Panny. Zaraz zobaczymy, co dalej, co idzie w Twoją stronę, co potrzebujesz wiedzieć, na co uważać. Usłyszałam jeszcze. Aha, jeszcze. O, i tu jeszcze mi się przykleiła do ręki, to biorę. No ważny tydzień, nawet zielona karta wypadła, one są mocniejsze energetycznie. Już patrzę, co to tutaj mamy. Okej. Bardzo dużo się dzieje. Większość dotyczy spraw prywatnych, ale może też dotyczyć współpracy zawodowej, więc bierz to, co z Tobą rezonuje, dostosuj to do swojej sytuacji. Ponieważ mamy kartę małżeństwa. Jest to karta zielona i tutaj ta karta małżeństwa może się też tyczyć małżeństwa biznesowego, tak jak mówiłam, czyli współpracy zawodowej. I tutaj okazuje się, że ktoś jest dwulicowy, nie mówi wszystkiego.
To może być w małżeństwie albo w tej współpracy, ale nie musi być, tak? Ja rozłożę tutaj karty, bo wasze czytanie jest bardzo, bardzo rozległe. Tutaj ktoś jest dwulicowy. Może nawet ktoś, kto chce rozbić małżeństwo albo rozbić współpracę jakąś, jakiś projekt dla swoich korzyści. Tutaj dostosuj to do siebie. Ktoś próbuje zmusić cię do zrobienia czegoś, czego nie chcesz. Naciska, manipuluje. Ale nie uda mu się to, bo mamy kartę tak. Planów, które się nie udały, ale nie czuję, że to chodzi o twoje plany. Bo razem z tą kartą wypadła karta wieloryba. Ona mówi o tym, że okazuje się, że coś, co nas bardzo martwiło, wcale nie jest takie straszne, wcale nie ma się czym martwić. Więc tutaj wydarzy się coś, że właśnie wyjdzie to na jaw, że ktoś jest dwulicowy, manipuluje i jego plany się nie udadzą. To wszystko ma się wydarzyć po to, żeby cię uwolnić z tej współpracy, z tego związku. Dostosuj to do siebie, bo po tym wszystkim mamy kartę, że będziesz odgrywać inną rolę. Więc to może być inna rola zawodowa albo inna rola życiowa, jeżeli postanowisz rozstać się z kimś, bo to nie musi być małżeństwo, może być też związek, tak jak mówię, szerokie czytanie. Dostosuj to do siebie. Jednak tak. Tutaj to wszystko wychodzi na jaw po to, żeby oczyścić twoją energię, żeby przywrócić ci twoją moc, twój spokój ducha i żebyś w końcu mogła iść do przodu bez tych ciężkich energii, bez manipulacji w twoim życiu. Tutaj mamy tak. Czuję, że to jest ten tydzień i te decyzje, gdzie postawisz granice, odetniesz się od czegoś toksycznego, pójdziesz w inną stronę, spowodują to, o czym teraz tutaj powiem. Czyli to jest jakby na kolejne tygodnie. To wpływa na twoją przyszłość bardzo mocno. I jak postawisz granice właśnie, nie pozwolisz się zmanipulować, pójdziesz w stronę czegoś nowego, innego, tak? Od tej trudnej, toksycznej osoby bądź kilku osób, tak? Czytanie kolektywne, to uwaga. Dla tych z was, którzy się rozstają w związku małżeństwa, to nie jest koniec. Przyjdzie nowa miłość kiedyś. Tak samo z pracą, biznesem. Przyjdzie nowa współpraca, lepsza, bardziej przyjemna dla ciebie. Przyjdzie też coś bardzo ekscytującego, jakieś nowe, ekscytujące wydarzenie. Ono nawet może już w tym tygodniu przyjść, ale tak, czytanie kolektywne. I tutaj na pewno nowa miłość dla wielu z was, albo odnowienie miłości w związku, jeśli jesteś w związku, z którego nie odchodzisz, nie jest toksyczny, nikt nie jest dwulicowy, tak? To tutaj też. Jak postawisz granicę właśnie w tej sferze życia, gdzie trzeba ją postawić, bo ktoś do czegoś się zmusza, to odblokuje się wielka, piękna energia miłości w twoim życiu. Bo mamy tutaj tak, serce, które mówi właśnie o energii miłości, połączeniu, trosce, ale takiej nie z lęku, tylko po prostu z czułością, o. Energia romansu kwitnie, także single. W tym tygodniu też niektórzy mogą spotkać kogoś, albo w kolejnych, tak? Czytanie kolektywne, bo tutaj to bardziej czuję, co nam odblokuje to, że powiesz nie i pójdziesz w inną stronę i postawisz na siebie. Tutaj komplementy od adoratora, więc znowu więcej energii romantycznej, kwiaty, randki. I do tego będzie co świętować. Także tutaj to odchodzenie z małżeństwa, związku, współpracy, to nie jest odchodzenie z czegoś, co jest ci drogie, od czego nie chcesz odchodzić,
To jest taki oddech ulgi, słyszę. Huh. I w tym tygodniu albo ci się udaje odchodzić, albo rusza machina, która pozwoli ci odejść w kolejnych tygodniach. Będzie coś świętować. Tutaj znowu energia romansu, miłości jest w twoim polu, także naprawdę dużo rzeczy się odblokuje. Już w tym tygodniu dla ciebie tą lekcją życiową, tak, a propos kogoś dwulicowego, kto manipuluje i to, że powiesz nie, postawisz granicę, odblokuje ci wiele pięknych rzeczy i energii. Dobrze, a teraz co miłego, dobrego idzie w twoją stronę? Dobre dary od wszechświata. O, ta karta i ta. Już tutaj coś nam się odkryło. Karta miesiąca, ale zaraz zobaczymy. Tak, tutaj to jest coś miłego i cudownego, że wychodzicie z frustrującego okresu. Niektórzy z was borykają się z tym, co się teraz zaczyna rozwiązywać, albo rozwiąże się całkowicie w tym tygodniu. Dla niektórych czytanie kolektywne to już się dzieje od sierpnia tego roku, albo poprzedniego, albo jakiegoś innego sierpnia, albo od okresu letniego, albo też mamy tutaj ósemkę, czyli od 8 tygodni, 8 miesięcy. Bierz to, co z tobą rezonuje, bo to jest czytanie kolektywne. I tutaj to jest okres, który kończysz i zaufaj, że to się już niebawem skończy. Tak, to też jest ta lekcja. Poczekaj jeszcze chwilę, się skończy, uda się. Uda się zakończyć ten frustrujący okres, który już trwa dla wielu z was bardzo długo. Okres problemów ciągle do rozwiązania, myślenia, jak tutaj, też dla niektórych słyszę, jak tutaj na rachunki zdobyć, albo jak tutaj coś obejść, co nas blokuje w rozwoju. Tutaj też ten frustrujący okres był spowodowany, i tu mamy wskazówkę a propos tej dwulicowej osoby, przez osobę upartą, agresywną. To może być ktoś spod znaku barana, ale nie musi, czytanie kolektywne. Też usłyszałam, może być inny znak ognia, strzelec, lew. Mamy tutaj kartę ciemnej kobiety. To nie musi być kobieta, czytanie kolektywne, to może być mężczyzna, tak? Też słyszę, że może być mężczyzna o silnej energii kobiecej. Z tą ciemną kobietą, to, czy mężczyzną z ciemną osobą, może chodzić o cechy wyglądu, ciemne włosy, ciemne oczy, ciemna skóra dla niektórych, ale tutaj bardziej chodzi o ciemną energię. Ktoś jest uparty, ma ciemną energię, ciągnie tylko w twoją stronę, w swoją stronę, ciebie blokuje w jakiś sposób, robi frustrujące rzeczy, ale ty wcześniej nie do końca wiedziałaś o skali tego. Wielu z was wyczuwało, że coś jest nie tak, ale tutaj teraz wychodzi skala, jak wielkie to są manipulacje. I to, że to wychodzi, to jest bardzo dobrze, bo w końcu pozwoli ci się to odciąć. Tej osobie nie uda się wdrożyć swoich planów, które miały cię bardziej jeszcze zmanipulować, zamglić ci serce. I w twoim życiu już niedługo nadchodzi nowy początek dla wielu z was w tym tygodniu albo w kolejnym, tak? Dla innych może być za 8 dni, 8 tygodni, 8 miesięcy, tak? Jest ten sierpień tam. Dla niektórych może w sierpniu przyszłym, tak? No to jest czytanie kolektywne, dostosuj to do siebie. Ale raczej tutaj słyszę, że już dla wielu z was bardzo niedługo nowy początek, nowy pomysł, świeży start w tej sferze, w której to się dzieje dla ciebie, to coś trudnego. Wschodzi słońce i tutaj mamy już wskazówkę wcześniej, że będziesz odgrywać nową rolę i wchodzisz na nową ścieżkę z pieniędzmi w jakiś sposób, zawodową,
czy w jakiś nowy sposób znajdujesz na to, żeby poprawić swoje finanse, bo może jesteś na emeryturze, ale jakiś projekt, tak, tutaj dostosuj to do siebie. Nowa ścieżka jest dla Ciebie dostępna i na tej ścieżce poznasz tę ścieżkę po tym, że dostaniesz jakąś dobrą propozycję. Niektórzy w tym tygodniu, inni kiedy indziej, aż jak się uwolnicie od tego, co jest teraz, tak? I ta nowa ścieżka, ta nowa możliwość przyniosą Ci wiele, wiele dobrej fortuny. Już w tym tygodniu coś pozytywnego i szczęśliwego też się wydarzy dla wielu z Was. No i tak jak mówiłam, tutaj ta sytuacja energetycznie blokuje nie tylko pieniądze, nie tylko Twoje plany, ale też energię miłości. Więc tutaj odblokuje się dla Ciebie też energia namiętności. Niektórzy mogą spotkać kogoś, kto Was bardzo zainteresuje w tym tygodniu, albo w kolejnych, jak już się uwolnicie z tej trudnej sytuacji, tak? Czytanie kolektywne, dostosuj to do siebie. Panno, jeśli chcesz wiedzieć, jak będzie wyglądało Twoje życie miłosne przez następne 3 lata, to zapraszam Cię na czytanie, jest na ekranie, tak jak czytanie na temat tego, jak będzie wyglądało Twoje życie za rok. Zapraszam. Dziękuję za Twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.